wielu kościołach w związku z uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, będą wypowiadane te akty właśnie uznawania Jezusa jako Króla i Pana. I chciałbym, żebyśmy też tutaj, prowadząc się na modlitwie, na tej Wigilii, tej uroczystości też dokonali takiego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I chciałbym teraz nas zaprosić, może nawet jeżeli ktoś chciałby tak wyjść z ławki, trochę podejść tutaj i dokonać tego aktu, to zapraszam, żeby to też było widoczne w sposób zewnętrzny. Tak, jeżeli ktoś już dokonał takiego aktu, niech on będzie drugi raz, czy kolejny raz w życiu, ale jeżeli być może nigdy jeszcze tak nie dawał Panu Jezusowi swojego życia przez tą modlitwę, to niech to będzie taki teraz właśnie, taka okazja na to. Więc jeżeli ktoś ma odwagę, chciałbym, to zapraszam proszę wyjść tutaj do przodu i wypowiem teraz modlitwę, którą chciałbym, żebyśmy powtarzali za mną. Zapraszam, bo to jest okazja, drodzy, do tego, żeby właśnie, tak jak dobry łot, powiedzieć: Panie, oddaję Ci moje życie, chcę, żebyś był Panem, chcę, żeby Twoje Królestwo objawiało się we mnie, chcę Cię zdawać wszystkie dziedziny mojego życia, chcę, żebyś mnie kierował, bo wierzę, że Ty pozwolisz mnie ode mnie. Więc powtarzajmy za mną te słowa z wiarą, niech to będzie Panem, takie właśnie do wyznania i zaproszenia Pana Jezusa do swojego życia, poddania Mu swojego życia, aby Jego królowanie się nas objawiało. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Ty przyszedłeś od Ojca na świat, aby umrzeć za mnie i zbawić mnie. Dotychczas sam kierowałem swoim życiem. I często grzeszyłem wobec Ciebie. Wiem, że Ty możesz mnie uwolnić z wszelkich moich błędów i uleczyć moje słabości i choroby. Otwieram Ci zatem drzwi mojego serca i przyjmuję Cię w moje życie jako Pana, Zbawiciela i Króla. Zawładnij moim życiem i kieruj nim. Chcę żyć odtąd, spełniając Twoją wolę. Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć.